Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie Świdnickiej Środy Literackiej. Rozpoczynamy nowy cykl, Literackie Pocztówki ze Świdnicy. Świdnica po 1945 roku była miastem, tak jak wiele miast na Dolnym Śląsku, które ugościły, przyjęły podróżnych z Kresów, ale też z centralnej Polski, z Małopolski, i pojawiło się tutaj dużo reprezentantów różnych środowisk, między innymi środowiska literackiego. Chciałbym zaproponować dzisiaj taki spacer śladami właśnie miejsc i literatów, którzy ze Świdnicą byli związani, przyjechali tutaj po 1945 roku, a trzeba mieć świadomość, że ta tradycja już jest bardzo duża i można powiedzieć bogata, bo ponad 30 literatów od 1945 roku było związanych z tym miastem. Pierwsze miejsce, do którego prowadzą nas świdniccy literaci, to kamienica położona przy placu Grunwaldzkim. Niegdyś była to restauracja pod Kogutem, później słynny Highlander, a teraz zajmuje pomieszczenia tych poprzednich sieć znana spożywcza. Z tym miejscem wiąże się powieść Grzegorza Woźnego Nit. Nit jest opowieścią o pokoleniu 40-latków, którzy przyjechali z emigracji zarobkowej, z wysp, i zaczynają szukać nowych możliwości na terenie swoich miast, z których pochodzą. Główny bohater zaczyna szukać miłości, zaczyna szukać wrażeń, zaczyna zastanawiać się nad swoim losem. Ta powieść jest powieścią niejednokrotnie drażniącą, irytującą, bardzo bolesną i tragiczną. Jeżeli ktoś jest zainteresowany poznawaniem Świdnicy nocą, Świdnicy kawiarni, pubów, Świdnicy seksu, brutalności, to jest to znakomita pozycja, żeby ją poznać. Zapraszam serdecznie do lektury. Kolejnym miejscem, które odwiedzamy podczas naszego literackiego spaceru, jest kamienica, w której mieszkał przez wiele lat Antoni Matuszkiewicz. Świdnicki poeta urodzony we Lwowie, twórca wydawnictwa Pluton, który debiutował w 1980 roku wierszem Czyste powietrze, właściwie tomikiem Czyste powietrze. To jest człowiek, który stał się mentorem świdnickich poetów i pracował w Miejskiej Bibliotece Publicznej, starając się kształtować warsztatowo młodsze pokolenie literatów. Na naszym spacerze nie może zabraknąć takich instytucji jak szkoły. Przecież każdy z nas kończył szkołę i także kończyli ją wybitni literaci niejednokrotnie, zainspirowani przez swoich polonistów. Jednym z takich miejsc jest pierwsze liceum ogólnokształcące, ale nie tylko, bo świdniccy literaci, którzy tworzyli, zostawili ślad w literaturze tutaj naszego regionu, także ukończyli drugie liceum, trzecie liceum i zespół szkół budowlano-elektrycznych. Teraz zatrzymujemy się przy pierwszym liceum i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne młode talenty. Czekamy na ich rozwój, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jednym z takich talentów jest Krzysztof Polaczenko, współcześnie zajmujący się malarstwem, inspirowany przez surrealizm, który popełnił taką powieść jak Wanna. Warto przeczytać, zakupić taką właśnie pozycję. Jest to pierwszy świdnicki thriller. Wśród autorów, którzy też zaistnieli, wydali swoje książki, jest między innymi Anna Micińska, kompozytorka, bardzo ciekawa postać, barwna, która wybyła z miasta, ale mam nadzieję, że powróci z nowym materiałem literackim. Też zadebiutowała w naszej szkole wierszami przedwczesnymi Joanna Lasocka. Bardzo ciekawy tomik debiutancki. Myślę, że warto spojrzeć. Ale też trzeba powiedzieć, że świdnickiego Kasprowicza
ukończyły osoby tak znane jak Antoni Matuszkiewicz czy Tomasz Chrynacz, którzy na scenie literackiej zaznaczyli się już od wielu, wielu lat i dalej kontynuują swoją pracę literacką. Jesteśmy obecnie przy Domu Poprawczym i Schronisku Młodzieżowym w Świdnicy, w parku imienia Jana Kasprowicza. Z tą instytucją wiążą się losy dwóch literatów, między innymi Lucjana Momota. Lucjan Momot wiele lat przepracował jako wychowawca, pedagog właśnie w schronisku młodzieżowym i jest autorem książki I Love Kaśka. Jest to zbiór wierszy, zbiór listów, a także utworów prozatorskich pisanych przez wychowanków, w których pojawiają się elementy gry psery. Bardzo ciekawa to jest postać, Lucjan Momot, bo oprócz tego, że tutaj pracował jako wychowawca, także miał pewien epizod teatralny. Otóż był inspicjentem, asystentem oraz aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Także warto książkę jego, właśnie podsumowującą wieloletnie badania, przeczytać i zapoznać się, kim był właśnie Lucjan Momot. Kolejną postacią związaną z tym miejscem jest Sławomir Bogusław Kunda, który na zaproszenie i dzięki wsparciu Lucjana Momota przyjechał tutaj do Świdnicy i przez pół roku pracował właśnie w Domu Poprawczym. Efektem jakby jego pracy, obserwacji, jest zbiór opowiadań pod tytułem Charakterniak, opowiadający z perspektywy właśnie takiego wychowanka Domu Poprawczego codzienne życie. Bogusław Sławomir Kunda był człowiekiem bardzo ciekawym, z ciekawym życiorysem. Urodził się w 1943 roku w Teheranie. Jego rodzice jakby z armią Andersa wędrowali przez różne kraje. Trafił między innymi do Indii. Po 1947 roku osiedliła się ta rodzina w Kamiennej Górze, a później trafiła do Wrocławia. Bogusław Sławomir Kunda studiował filozofię oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie przeniósł się do Krakowa i tam kontynuował karierę naukową. Charakterniak to bardzo ciekawa pozycja literacka związana właśnie z naszym tutaj miastem. Myślę, że te dwie pozycje, I Love Kaśka oraz Charakterniak, są bardzo ciekawymi propozycjami dla Świdniczan, którzy czują związek z tym miastem. Jesteśmy w kolejnym miejscu związanym ze świdnicką literaturą i nie tylko świdnicką literaturą, sportretowanym przez pisarzy. Tu przy tej okazji, w tym miejscu chciałbym opowiedzieć o dwóch utworach. Pierwszym utworem jest powieść Mirosława Sośnickiego pod tytułem Astrachowka. Drugi utwór to powieść należąca do trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Narenturm. Powieść Mirosława Sośnickiego jest powieścią bardzo ciekawą, intrygującą, opowiadającą o stanie wojennym. Główny bohater jest internowany i podejmuje pewną grę. Grę w sensie przysłowiowym, w sensie metaforycznym, ale też grę w sensie dosłownym. Otóż podejmuje grę w karty z porucznikiem, który reprezentuje SB. Druga powieść natomiast, powieść Andrzeja Sapkowskiego, toczy się na całym Dolnym Śląsku i dotyczy wojen husyckich. Jeden z rozdziałów rozgrywa się w Świdnicy, gdzie pod Bramę Kraszowicką, a Brama Kraszowicka właśnie kończyła się, czy była usytuowana przy końcu ulicy Kraszowickiej, obecnej ulicy Trybunalskiej, znajduje się zakład produkujący karty. Grupa przybywająca z głównym bohaterem, Rajnarem z Bielawy, poznaje miasto, no i spotyka się między innymi z niejakim Janem Gutenbergiem, wynalazcą ruchomej czcionki, który
szuka sponsora, aby ten swój wynalazek zrealizować. Najbardziej znanym literatem związanym ze Świdnicą jest oczywiście Tomek Tryzna, autor bestsellera Panna Nikt, który został dostrzeżony przez Czesława Miłosza, no i później zekranizowany przez Andrzeja Wajdę. Może nie wszyscy wiedzą, ale Panna Nikt, która zapoczątkowała karierę literacką Tomka Tryzny, no, była w pewnym sensie powieścią fatalną, dlatego że Tomek Tryzna raczej chciał być reżyserem. I o tym wątku właśnie swoich fascynacji opowiada w kolejnej powieści pod tytułem Blady Niko. Jesteśmy w samym centrum Świdnicy, pod wieżą ratuszową, u wrót prowadzących do mieszkania Tomka Tryzny. W Bladym Niko oraz w poprzedniej powieści Idź Kochaj Tomek Tryzna przenosi akcję swoich powieści do Świdnicy, a nie tak jak wcześniej w przypadku Panny Nikt, gdzie akcja toczyła się w Wałbrzychu. Czego możemy się spodziewać po tych dwóch powieściach, Idź Kochaj i Blady Niko? Chyba taką najbardziej ulubioną dla mnie powieścią jest właśnie ta druga powieść, Blady Niko, opowiadająca o losach świdnickiego środowiska i młodych literatów, ale przede wszystkim młodych ludzi, którzy mają aspiracje filmowe. To jest typowa powieść z kluczem, w której odnajdziemy znane w Świdnicy postaci. Znajdziemy profesorów, których portretuje Tomek Tryzna, a których spotkał w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Dodajmy od razu, że tego liceum nie skończył. Wybył właśnie do Wałbrzycha. Co jeszcze spotkamy? Czego możemy oczekiwać? Możemy oczekiwać portretu dawnego środowiska, zwłaszcza malarskiego, gromadzącego się w słynnej, już nieistniejącej niestety, restauracji Kasanowa. To byli przecież wybitni malarze. Tadeusz Biliński, Tadeusz Gadomski, Andrzej Andrzejewski. Byli też literaci starszego pokolenia, ale przede wszystkim gromadzili się młodzi. Młodzi gromadzili się na Pięterku. Kto wśród nich? Ryszard Latko, o którym jeszcze powiemy. Oprócz tego Franciszek Kafka, Młodzi Niepokorni. No i właśnie główny bohater, Tomasz Stratos, czyli taki portparol samego Tomka Tryzny. Bardzo ciekawa powieść opowiadająca o ambicjach małego środowiska, chcącego zekranizować w wielkim stylu powieść Rapsodia Świdnicka Władysława Grabskiego. Także o tym utworze warto pamiętać i sobie w wolnej chwili przeczytać. Takimi współczesnymi miejscami, w których spotykają się świdniccy literaci, to przede wszystkim właśnie pizzeria Ferrari, która jest za moimi plecami, a także pub teatralna, kawiarnia teatralna, no i łaźnia. Zabieram Państwa teraz w podróż do teatralnej. Jesteśmy w miejscu, którego nie trzeba świdniczanom przedstawiać, ale jeśli ktoś przybywa z innych miast do Świdnicy i chciałby poznać Świdnicę, to warto tutaj zajrzeć. Na pewno spotka wszystkich najważniejszych ludzi, którzy rządzą tym miastem. Oczywiście rządzą w cudzysłowie. Sama kawiarnia teatralna nie gromadzi aktorów, ale każdy, kto się w niej znajdzie, czuje się aktorem swojego własnego życia. Tutaj między innymi literaci gromadzą się, kiedy chcą się napić tanich trunków, ale dobrych, bo czeskich. W kawiarni niegdyś odbywały się spotkania autorskie i takimi osobami znanymi były osoby na przykład Jerzy Putrament. A współcześnie do tej kawiarni udało mi się zaprosić Dorotę Masłowską. No i z tego wynikł mały skandal, zamieszanie, bo pani Dorota napisała na swoim Facebooku relację, kogo spotkała, jak to wyglądało. Także zapraszam serdecznie do kawiarni teatralnej, niestety teraz jest zamknięta, a tam spotkają Państwo bardzo ciekawe osobistości różnych dziedzin, o różnym wykształceniu, o różnych pasjach i każdy czuje się
w tym lokalu bardzo dobrze. Bardzo ciekawa historia wiąże się z kamienicą przy ulicy Kotlarskiej 11. Otóż architekci, budowniczowie tej kamienicy oraz właściciele zdecydowali się umieścić na fasadzie tego budynku 10 łacińskich sentencji. Były to drogowskazy dotyczące uczciwego, dobrego życia. Te łacińskie sentencje stały się taką inspiracją dla świdnickiej poety Teresy Wagilewicz do napisania 10 baśni. Te baśnie udało się nagrać w postaci płyty. W nagraniach wzięli udział znani świdniczanie, aktorzy, nauczyciele. Znajdujemy się przy Bastei Bramy Strzegomskiej. To jest jeden z nielicznych reliktów dawnych umocnień Świdnicy. Z tym miejscem związany jest zamek wybudowany przez Piastów Świdnickich. I w tym zamku toczy się akcja Rapsodii Świdnickiej, chyba najbardziej znanego dzieła literackiego poświęconego Świdnicy. Autorem tego dzieła jest Władysław Jan Grabski, syn wicepremiera, minister skarbu, którego znamy z reformy, tak zwanej reformy walutowej, reformy Grabskiego. To był człowiek, który należał do elity intelektualnej w dwudziestoleciu międzywojennym, a po wojnie zajął się propagowaniem polskości tych ziem, które współcześnie zamieszkujemy, czyli Dolnego Śląska, między innymi Świdnicy. Akcja rozgrywa się w średniowieczu tej powieści, a główni bohaterowie, rodzina Kordalów, Kordal jest kowalem, a więc niskiego stanu, jest związana z dworem książęcym. Tę historię chyba zna każdy świdniczanin, a jeśli nie, warto po nią sięgnąć w nowym wydaniu. Pamiętajmy o tym, że Rapsodia Świdnicka jest najczęściej wydawanym dziełem. Miała kilkanaście wznowień. Wydano około 150 tysięcy egzemplarzy tej książki. Chociaż może niektórzy zżymają się, że ta powieść trąci myszką, jednak zawsze warto powracać do korzeni naszego regionu i tę rapsodię mieć w pamięci. Jesteśmy przy popularnym grzybie na osiedlu Młodych. Osiedlu, które jest dosyć ciekawe, bo było budowane dla młodych rodzin, ale kiedy skończono budowę tych budynków, bloków, to młodzi już byli w średnim wieku. To jest osiedle, na którym rozgrywa się akcja powieści Maćka Bielawskiego pod tytułem Twarde parapety. Jest to książka pisana z perspektywy dziecka, które dojrzewa, dorasta do świadomości tego, co się dzieje w jego rodzinie. Książka pisana bardzo krótkimi scenami, opisująca właściwie to, co działo się w wielu rodzinach dzisiejszych 40-latków, a więc emigracja jednego z rodziców, problemy wychowawcze, rozłąki, poczucie lepszości, wyższości wśród tych osób, które dostawały prezenty, paczki z zagranicy. Także bardzo ciekawa lektura, polecam ją serdecznie i czekamy na kolejną część Twardych parapetów. Oprócz tego na tym osiedlu, tak się złożyło, mieszkają znani świdniccy literaci. Tamara Hebes, czyli Leszek Florek, wspomniany wcześniej Grzegorz Woźny, mieszka też Ryszard Latko, znany świdnicki dramaturg, który w drugiej połowie lat 70. odnosił sukcesy. Jego sztuka Tato, Tato, sprawa się rypła była najczęściej grywaną w Polsce sztuką teatralną. Została zresztą też sfilmowana. Także zapraszam tutaj na teren osiedla Młodych. Można je poznawać z perspektywy Twardych parapetów Maćka Bielawskiego i może uda się spotkać kogoś z piszących świdniczan mieszkających tutaj. Następnym przystankiem naszej literackiej podróży jest Świdnicki Kościół Pokoju. Z tym miejscem wiążą się dwa utwory. Pierwszy utwór autorstwa Marioli Mackiewicz,
koniec świata zapachów. Jest to propozycja bardzo interesująca. Główna bohaterka jest naznaczona pewną chorobą. Jak to w przypadku każdej choroby, choroba jest z jednej strony ograniczeniem, z drugiej strony jest rodzajem daru. Ta akurat bohaterka musi zmierzyć się z wyostrzonym zmysłem węchu. Jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie próbie zdefiniowania poprzez zapach kościoła pokoju. Drugim utworem, który jest związany z tym miejscem, jest Pan Samochodzik i Biblia Lutra. Bohatera, autora, który przebywał tutaj naprzeciwko Świdnickiego Kościoła Pokoju jako uczeń trzeciego liceum. Chodzi tutaj o Jakuba Czarnika. To jest lektura, którą mogli być zainteresowani fani Zbigniewa Nienackiego i jego serii Pan Samochodzik. Bardzo ciekawa intryga, sensacyjne wątki, czy wręcz kryminalne. Myślę, że są dobrą propozycją dla świdnickiego czytelnika i nie tylko, przybysza, który chciałby Świdnicę literacką poznać. Tak samo jak Jakub Czarnik był uczniem trzeciego liceum i obserwował Świdnicki Kościół Pokoju z okien gabinetów, tę szkołę ukończyła też Agnieszka Dobkiewicz, autorka Małej Norymbergi, bestsellera tegorocznego, opowiadającego w takim ferworze śledczym historie dotyczące więźniów obozu Gross-Rosen. Bardzo ciekawa pozycja, zapraszam do przeczytania. Inną autorką związaną z trzecim liceum jest poetka Barbara Elmanowska, która ma na swoim koncie dwa tomy poetyckie, ale także takie pozycje jak Czarny Pegas, to jest opowieść o osobach, które były związane ze świdnicką kulturą, ale już odeszły do wieczności. To jest taki przewodnik po świdnickich cmentarzach, poznanych osobach, które mieszkały w Świdnicy i ze Świdnicą były związane. Drugim przewodnikiem jest Świdnicki Szlak Kobiet. Opisane są tutaj losy wybitnych świdniczanek. Zapraszamy na literacką podróż po Świdnicy.